Tak jest. Jedziemy trzeci raz do schroniska ze zwierzątkami bezdomnymi. Byliśmy już dwa razy i teraz będzie drugi spacer, bo za pierwszym razem był wywiad taki. Jak mieszkamy, gdzie mieszkamy, ile metrów, czy są jakieś tereny, żeby wychodzić z pieskiem. I takie tam właśnie informacje potrzebne do tego, żeby sprawdzić, kto adoptuje pieska, zanim się podpisze umowę. Tak. Dawniej były takie czasy, że ktoś przyszedł do schroniska, dał stówę czy pięć dych i wyszedł z psem. Oni zadowoleni. Tak, a to przecież nie ma żartów. Zwłaszcza, że się zbliżają święta, to będą adopcje psów, bo ojej, dziecko się zachciało jednemu czy drugiemu. I później je przywożą z powrotem, a tutaj już nie ma. I to jest świetna sprawa właśnie, że przeprowadzają z tobą taki wywiad środowiskowy. Tak. On jest jednak potrzebny do tego, żeby stwierdzić, że ta osoba jest prawdziwa. I widać zaangażowanie, że przychodzimy, a nie... Nie dać byle komu psam, tak? Przyjdzie. Także jest podniecenie, no to jest też odpowiedzialność, troska. Wszystko trzeba pozałatwiać na cacę. Dobry! Cześć, słoneczko! Jaszana! Idziemy na spacerek. Idziemy na spacerek! Chodź. O, to jest ta słoneczka, dobra, no. Super. Nie mamy czasu, ile chcecie. Super! A zmarzniemy, bo jest zimno. To jest ładna pogoda, no. Więc można słuchać. Chodź. Pani nam opowiedziała, pies skarb po prostu, była bita w domu, trzeba delikatnie do niej podchodzić. Czapla! To jest, proszę Państwa, czapla. Pięknie. Ale ją wszystko interesuje w ziemi. Nie chcę w ogóle bawić się piłką. To jest oczywiste. Piłeczka! Co piłeczka? Jak ona teraz ma tam ciekawe rzeczy. Ale chcę kopać i kopać. Gdzie? Mogę tu? Prawie. Bardzo ładny teren tutaj mają pieski na spacery. Schronisko Promyk, proszę Państwa. Promyk w Gdańsku, kokoszki. No pokaż. No. No, szybko. To niebieskie. Ona nie wie, co to miłość, ale już powoli i daje nam buziaki. Jak dobrze, że ktoś biega.
Słuchaj, co się dowiedziałam. Piesek jest zabrany, wiadomo, już z Meliny. Okazało się, że, bo to były 3 psy, i które są, tutaj pozostałe 2 jeszcze. Okazało się, że jeden z nich cierpi na padaczkę. I nie wiadomo, który. Niepokój ostatnio sprawiła właśnie nasza, Milusia, że przyszła akurat pani do boksu i zobaczyła, że piesek traci równowagę. I to trwało dosłownie 15 minut. Następnie zrobili jej badania wszelkie i nic nie wykazuje na to, że miała być to epilepsja, tak? Być może jest to chwilowe tylko u pieska takie jakieś tam zasłabnięcie, ale powiedziała, że należy zwrócić na to uwagę. Zapytałam się, co należy wtedy robić, tak jak w przypadku człowieka, tak? Dać spokój, piesek sobie sam da radę. A później po ataku, w razie gdyby Milusia miała, no to na prawą stronę zimny okład zrobić, ciepły znaczy. Mokry, ogólnie mokry. Ale nie jest to nic groźnego, najwyżej od lekarza, no tylko trzeba będzie iść do weterynarza po tabletki. No dobrze. Ale chyba to nie eliminuje. Mówimy, że no, ja mu powiedziałam, że no przecież i tak cię kochamy, już cię pokochaliśmy i co, jak to jest jak z człowiekiem, tak? My też mamy swoje choroby i je, przecież co, nie mamy wpływu na to. Jest, to bierzemy leki. Tak. No dobrze. Pani powiedziała do mnie, że zacznę od końca. Czy chcę odprowadzić pieska do boksu? Ja mówię, że nie chcę. Żebyś pokazać. Ona mówi, rozumiem. Ja mówię, no rozumiem, 9 lat tutaj pracuję, więc to rozumiem. Ja mówię, pani już jest uodporniona. No ja tu przyszłam i po prostu ja bym wszystkie te psy wzięła ze sobą. No powiem wam, że niemiło się słyszy takie rzeczy, że pies był bity. Latam sobie gdzieś tam po podwórzu, ale dowiedzieliśmy się, że mieszkał w domu, gdzie lała się wódka, przekleństwa były na Melinę. Straszne. Ale nic to. Jeszcze jedna wizyta i myślimy, że w przyszłym tygodniu, środa, sobota, jedziesz z nami. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia, do zobaczenia.